Bardzo nam zależało na tym, żeby szkoła miała swoje imię. W konsultacji z dziećmi, później z rodzicami, także gronem pedagogicznym, wybraliśmy imię Józefa Wybickiego. Ja nie ukrywam, że to był mój faworyt, bo kiedyś też chodziłam do szkoły imienia Wybickiego. Myślę, że to, co się robi tutaj, sięga się po środki na unijne projekty, dobrze się je realizuje, na pewno już przyniosło znaczące efekty w postaci dobrych wyników sprawdzianu egzaminu zewnętrznego, ale także dobrego przygotowania uczniów do szkół średnich. To dzisiejsze nadanie imienia szkole jest spowodowane też, że i uczniowie, i rodzice doszli do takiej chwili, że ta szkoła ma jakąś ważną rangę w tej społeczności tutaj lokalnej. Dla mnie jako gospodarza całej gminy miejsko-wiejskiej Kartuzy jest to bardzo ważne, bo rzeczywiście od 8 lat czynimy naprawdę ogromne starania, aby w naszych szkołach nie zwalniać nauczycieli, aby uczniowie mieli wyjątkowe warunki do nauki, a myślę, że ten czas pozyskiwania środków unijnych wspaniale ku temu sprzyjał, gdyż w naszych szkołach sprzęt jest bardzo dobrej klasy, dostępny, wysokiej jakości do nauki właściwie już wszystkich przedmiotów. Rozpocznę od szkoły podstawowej i przedszkoli, gdzie ważny jest na przykład ważna logopedia, gdzie są najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowania do prowadzenia zajęć z logopedii, przecież one są bardzo żmudne i nie zawsze dzieci chcą uczestniczyć, tutaj teraz chcą, ale też poprzez naukę języków obcych, prowadzenia przedmiotów fizyki, biologii, chemii, to wszystko pozwala, że dzieci nie tylko muszą biernie siedzieć na lekcji i wysłuchiwać wykładu, ale aktywnie uczestniczą. Czyli to jest przez to aktywne uczestnictwo, szybciej przyswajają wiedzę, a to się przekłada również potem na wyniki na egzaminach, czego bardzo jesteśmy dumni, bo one są z roku na rok lepsze.